Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, to się wspaniale składa, że dzisiaj będzie audycja o szczęściu, kiedy jestem trochę rozdregany i. Mm, i wkurzony? Tak, ale na początku, ogłoszenia: dzisiaj około godziny 20:21 zapraszam państwa na live ze mną, gdzie będzie można zadzwonić, porozmawiać. I w miarę możliwości, bo tych pytań jest strasznie dużo, odpowiadam na pytania, które się pojawiają na czacie. Zapraszam na kanał Marek Kotoński Live. Także to będzie dzisiaj króciutko, ze 2-3, max 7 godzinek <grym> stream. Nie, już tak długo na pewno nie będę robił, potem mam cały dzień jestem wykończony. To po prostu bez sensu jest. Natomiast... Zapraszam też państwa na kanał Marek Gra w grę, gdzie gram w gry. Dlaczego jestem wkurzony? Dlatego, że chciałem zagrać w GTA. Wyobraźcie sobie, nie przychodzi, znaczy tak, nie loguję się na swoje hasło w ogóle. Zrobiłem sobie resetowanie hasła, w ogóle nic nie przychodzi. Wbijam sobie na pocztę Rockstar. Okazało się, że przyszło wiele maili, w tym jakiś bardzo dziwny mail. Przeczytam Państwu, może ktoś z Państwa będzie wiedział, wrzuciłem w DPL w tłumacza adres e-mail dla Twojego konta Amazing Biton. Amazing Biton został zaktualizowany. Nie będziesz już otrzymywać wiadomości e-mail na to konto, na adres to z tymi kobietami małpaNet.pl. Email zostanie teraz wysłany na adres Defi bf mapagmailcom Zamiast tego, jeśli, jeśli wiedziałeś o tej zmianie, nie musisz nic robić. Jeśli jednak był to błąd lub zrobione bez swojej zgody, możesz odzyskać swoje konto, lub skontaktować się z działem obsługi, bla Wiecie, ja dostaję po prostu taką ilość maili szaloną ze wszystkich gier, od ludzi, tak? Piszą ludzie, tak? Z problemami, bez problemów, proponują mi biznesy. Widocznie to gdzieś doszło, tak? I ja to po prostu. Olałem, tak, bo ja muszę odsiewać taki spam, bo, bo gdybym się każdym mailem zajmował, to po prostu nie dałbym rady prowadzić tego wszystkiego, tak. I, i nagle patrzę tak, że kurczę. Yy, wiadomość e-mail i to jest wiadomość z Rockstara. I teraz do nich napisałem, bo kiedyś też był jakiś problem półtora roku temu z loginem i z hasłem, i odpisali mi, żeby wejść na stronę Rockstar. Tak. Ja tam nic nie wiem, bo tam nawet jak rozumiem plus minus o co chodzi to to ma jakieś inne znaczenia wrzucam to w tłumacza nie mam pojęcia kompletnie co zrobić nie chcę odpowiadać wysyłają na stronę jeszcze adres strony zły podali wiadomości musiałem sam znaleźć, nie no po prostu aha i dostaję powiem Państwu non stop do wszystkich klientów gry Epic Games, GOG, wszędzie gdzie tylko jestem Battle.net, Uplay dostaję informacje, że ktoś chce hasło tak, Czy ktoś już od tak od Kilku miesięcy próbuję się dostać na wszystkie moje konta z, z grami. Nie wiem, czy się dostał do Rockstar'a, czy z... prawdopodobnie się dostał do Rockstar'a. Ktoś złamał moje hasło i dał jakiś inny mail. No, będę musiał tę sprawę wyjaśnić, tak. Także, także tak, także jestem wkurzony i dlatego będzie chyba dobra audycja o szczęście, bo Najlepiej się o szczęściu nagrywa, gdy człowiek jest lwiony. Delikatnie mówiąc, cały czas są pro problemy z żadną grą. Nie mam takich problemów jak z Rockstarem. Co po jakimś czasie, po paru miesiącach chcę pograć, to się wszystko pieprzy, ale czegoś takiego jeszcze w życiu nie miałem, że, mm, że maile nie będą na mój mail, tylko na jakieś obcy wysyłane. Czy ktoś pewnie znalazł moje hasło? Będę musiał pozmieniać wszystkie hasła absolutnie. Ja nie wiem, czy ja nie mam ponad 100 różnych serwisów, to zajmie kilka dni. Coś okropnego to jest do każdego serwisu inne hasło. Dobra, szanowni państwo, mm, kiedyś widziałem taką sentencję, maksymę, mądrość. E, to była taka duchowa mądrość: że jeśli wielki, czy skrzypek, czy jakiś tam grajek, że jeśli nie będzie ćwiczył ileś tam godzin dziennie, to już jego granie nie jest doskonałe, to jest bardzo dobre. Jeśli już nie ćwiczy kilka dni, to już nie jest bardzo dobre, tylko niezłe. No i tak to było. Chodzi o to, że ci, którzy chcą być najlepsi, muszą ćwiczyć codziennie. Jeśli chcesz być dobry w akrobatyce, w czymkolwiek, no na przykład w żonglowaniu, najlepsza rzecz, musisz ćwiczyć non-stop. Im częściej powtarzasz jakąś czynność, tym mocniej wchodzi ona w nawyk. No jak na początku jeździłeś na rowerze, spadałeś, prawda, wywracałeś się, a potem. Dziwna sprawa. Dwa koła. Jak się może człowiek na tym utrzymać? Może bez problemu. Setki milionów ludzi jeździ na rowerach i, i się na nich utrzymuje. Czyli to wszystko jest nawykiem. Jazda samochodem, motocyklem, wszystko. Są ludzie, którzy w gry grają. Ostatnio patrzyłem w gry samochodowe, tak. Po prostu to, jak ludzie grają na tej kierownicy, na skrzyni biegów, na tym wszystkim, to jest po prostu coś niesamowitego. Jak można wyćwiczyć swój układ nerwowy? Takim jednym z nieprawdopodobnych przypadków, który sam mnie zdziwił, to jest to, jak byłem przez ileś tam lat trenowałem uderzanie w worek, i sobie wyobrażałem w głowie cały czas, że jak mnie ktoś zaczepia. Oczywiście pojawiał się straszny lęk. Dawny wzorzec był taki, że się obracałem, bo się bałem bić, i sobie wyobrażałem, że go atakuje, i cały czas ćwiczyłem. No, i potem doszło do jakiejś tam sytuacji, tak? Ktoś z uśmieszkiem myślał, że sobie mi piźnie, no bo się nic nie stanie, i ja nawet sam nie wiedziałem, co się dzieje. Ręce same ruszyły do boju, i to, co powtarzałem przez kilka lat, przyjęcie jakiejś tam postawy bokserskiej, kopnięcie, czy, czy bardziej kickbokserskie, nie wiem, bo nigdy nie byłem w żadnym autoryzowanym klubie, jeśli to tak się mówi w ogóle no i samo poszło, tak? I potem już tylko człowiek się otrząsa głową i tylko jesteś świadomy, że krzyczysz, okładasz kogoś po łbie pięściami i właściwie co jest grane? Nawyk, po prostu nawyk. Automatyzmy. I wszyscy wiemy, chyba dlaczego to mówię? Po to, żeby państwo się ze mną zgodzili, że w życiu automatyzmy nami kierują. Powtarzasz coś ileś czasu i potem ten automatyzm z tobą kieruje. Ja nawet gdybym Gdyby w sytuacji zagrożenia, gdybym nawet yy, chciał się jakoś zasłonić czy, czy odwrócić tyłem, nie dałbym rady, bo ja po prostu powtarzałem co najmniej tysiąca, a pewnie dziesiątki tysięcy razy i w myślach, i w wyobraźni i na worku bokserskim powtarzałem takie sekwencje zdarzeń, że od razu atakuję, i to się stało. Nie trzeba było się modlić, nie trzeba było dyplomacji, czegoś, po prostu nawyk się. Po prostu nawyk się uruchomił. I to jest właśnie piękne, to jest wielka nadzieja dla tych wszystkich, którzy się boją bić. I właśnie takie nagranie zrobiłem, co do którego mam straszne wątpliwości. Coaching: Jak się nauczyć komuś dać w twarz. Dlaczego zrobiłem coś takiego okropnego? Dlatego, że źli ludzie ćwiczą na słabych i oni umieją im dać w twarz, bo się ćwiczyli na ludziach, którzy potem traumy będą mieli całe życie, a wy dobrzy ludzie. Którzy jesteście kopani w dupę całe życie, tego nie umiecie. Bo nigdy tego nie robiliście, bo nie potrzebowaliście tego. Więc ten coaching was nauczy. I nie myślcie, że to jest tak, że oj, nikt mnie nie przekona. Ja nigdy tego nie zrobię. Zrobisz, zrobisz. Po prostu musisz trenować w domu i zrobisz to. Sam się zdziwisz, jak to działa. I to jest wielka nadzieja dla wszystkich kopanych w dupę tego świata, że na pewnym etapie nawyk przyjmuje nad nami kontrolę i działamy. I teraz, skoro wiemy, że wszystkim rządzi nawyk, zacznę na, na przykład papierosy. Ja popalałem z moim najlepszym kolegą w podstawówce, bo myśleliśmy, że to jest takie męskie, tak? Że paląc papierosy, czyli wciągając do swojego organizmu syf, toksynę, smołę i wywalając na to kasę, będziemy bardziej męscy. Nie byliśmy bardziej męscy. Mieliśmy straszne problemy Ile lat ja cierpiałem przez te palenie papierosów, ile ludzi cierpi, nie mogą z tego rzucić, potem choruje, kaszle, przyziębia się, to jest, to jest coś strasznego. Ale to jest właśnie nawyk. Powtarzałem ileś czasu, żeby być męskim, potem już em, zauważyłem, że w każdej chwili pragnę tego papierosa. No i nawyk wszedł i nawet jak już nie chcesz, to to robisz. Nawyk rządzi człowiekiem, ale to my tworzymy ten nawyk. Prawda? Poprzez powtarzanie pewnych czynności. I teraz dokładnie tak samo sprawa ma się ze szczęściem. Jeśli przez ileś czasów w rodzinie widzimy rodziców, którzy się o wszystko martwią, tak? Depresyjna mama, czy mama jakaś furiatka, czy mama wszystkiego się bojąca, czy ojciec zastraszony, tak? Bo go matka nauczyła, że jak będzie chciał być maczo w domu i mężczyzną, to wtedy są całe dni. Walki, krzyków, brak seksu, więc on uległ, tak i widzicie takiego uległego kapcia, zmiętego. To są straszne rzeczy. Na przykład, mój ojciec nigdy nie uległ, mój ojciec chociaż e, był chorowity, był jednak alfą, ale nie takim jak na filmach, że, że to bije czy coś, to bzdura jest. Po prostu mój ojciec nigdy nie uległ, nigdy nie uległ pod żadną formą wpływu psychicznego. Nigdy nie uległ. Mama go do tej pory szanuje i to bardzo. To są już bardzo starsi ludzie. Ja wychowywany byłem w kulcie mężczyzny, który podejmuje decyzje, te najważniejsze, bo takie mniejsze to mama podejmowała i podejmuje, ale decyzje strategiczne i ostatnie zdanie należało do tata. To nigdy nie było z agresją. Tata mój jest bardzo łagodny. No dziadek mój też nie był za bardzo. Oboje dziadkowie byli dominującymi w rodzinach i trzymali wszystko twardą ręką i zawsze się napatrzyłem na ważnych mężczyzn w moim życiu, których szanowałem, których respektowałem i widziałem obraz, widziałem obraz, kiedy oni w sposób bardzo łagodny, ale też zdecydowany po prostu dominowali, tak? Wiadomo było, że nie są do złamania, na pewno mój ojciec nie jest do złamania i powiem Państwu, że wyrastałem w podziwie dla męskich postaw i po tym życiu wiele razy widziałem mężczyzn, którzy jednak się łamali. I gdy teraz widzę, jak moja mama szanuje bardzo tatę i, i po prostu to popłaca, tak i to widzę wszędzie. Natomiast mężczyźni, którzy byli kapciami, byli przez swoje kobiety na przykład w towarzystwie upokarzani. To, jest, to, jest, to już jest chyba sport narodowy, Polek, że w większym towarzystwie trzeba pokazać innym kobietkom, jaką się ma władzę nad swoim kapciem. U mnie to byłoby nierealne i niemożliwe żeby coś takiego kobiety zrobiły. I ja po prostu, można by powiedzieć, że wypiłem, no nie z mlekiem matki, ale mm, no wychowałem się w czym, że mężczyzna jest szanowany, dlatego nigdy nie pozwoliłem żadnej kobiecie wejść na głowę i na przykład potrafią być takie kwiatki, że kobieta pisze po iluś latach, że na przykład tęski za mną. Ja mówię, kurwa, kto to jest, tak? No dwa razy na jakieś ruchanko się spotkaliśmy, co jest grane, no, no wyrzuciłem ją z domu, bo tam... Się, znaczy, wyrzuciłem, nie wyrzuciłem, tylko poprosiłem o wyjście z zdecydowanym tonem. I to było parę takich akcji, te dziewczyny nie mogą zapomnieć, bo w świecie kapci, mężczyzn, z których można złamać, ktoś, kto rezygnuje z seksu, żeby jednak zachować swój honor, no one nie potrafią o tym zapomnieć. No tak to działa. Nie powiedzą ci o tym w telewizji, nie powiedzą ci wyfiokowane psycholożki, nie powiedzą ci tego w czasopismach modnych, ale tak to działa. Ja ci to mówię, ale koszt tego mówienia jest straszny, tak? Hejterzy, wyśmiewanie, wyszydzanie. Bo prawdę się wyszydza, szanowni państwo. Niestety, tak więc, szanowni państwo, tak jak u mojego dziadzia, w domu był porządek, było elegancko, była hierarchia. A u sąsiada liberała, który podchodził liberalnie do związku z żoną, to miał słoiki rozpieprzane na głowie. Mojego dziadka byłoby to nie do pomyślenia. Ale ja mówię, mój tata nigdy nie podniósł na nikogo ręki, Znaczy w młodości pewnie podniósł nie raz, ale, ale, ale w, yy, jeśli chodzi o związek, podkreślam, bo to się zaraz jakaś przypieprzy feministka, że przemoc, nie, mój ojciec nigdy nie był przemocowcem żadnym. Chodzi o moralną siłę, że jak czegoś był pewien, nie tłumaczył się, podejmował decyzje, yy, nie dawał się przekonać, ale to nie to, że jakiś ośli upór coś, trudno to wytłumaczyć. Po prostu był mężczyzną. Po prostu był mężczyzną. Z podziwem patrzyłem na mocnych moralnie mężczyzn. Nie byli jacyś specjalnie silni mężczyźni czy coś, ale po prostu byli moralnie mocni. Po prostu byli męscy. I to jest właśnie męskość. To jest właśnie męskość. A teraz kobiety dostają kasę, trzeba im dawać prawa, które chronią ich interesy. Dostają kasę z podatków od mężczyzn na swoje rzeczy mówią my was nie potrzebujemy. Wiele tracicie przez to, drogie kobiety. Nawet nie wiecie jaka to rozkosz jest w domu mieć męskiego, silnego mężczyznę, który podejmuje najważniejsze decyzje i możecie się całkowicie oprzeć na nim. Nie musicie już podejmować największych decyzji. To ja, taki mężczyzna podejmuje najważniejsze decyzje i wszystko jest tylko na mojej głowie. Największe koszmary, największe bitwy życia i tyle i sobie normalnie żyjemy. Ale ja mam być podziwiany i szanowany, i bezwzględnie to wyegzekwuję. Jeśli się nie da, to się po prostu natychmiast rozstanę. I to jest właśnie męskość, że dla seksu człowiek, mężczyzna nie zostaje z kobietą. A kapec zostanie upokarzany, rezygnując ze swojej męskiej, z męskiego dziedzictwa. Już widzę, jak młodzi YouTuberzy be będą bekę mieli. No jasne, najlepiej to być kapciem za seks. Dać cię kopać w dupę, bo to jest takie nowoczesne. To nie jest nowoczesne, to już pewnie kiedyś było. To jest po prostu najlepsza droga do tego, żeby wasza dziewczyna, was, nowoczesnych, młodych mężczyzn, bez żadnej wiedzy o życiu, jak naprawdę wygląda, was, mężczyzn, którzy macie wypchaną głowę głównymi trocinami, żeby wasza kobieta kupulowała właśnie z takim męskim samcem, bo z wami będzie nieprzyjemnie, bo tak to ewolucja uczyniła, i proszę do mnie nie mieć winy. Proszę atakować e, psychologów ewolucyjnych. Kobieta czuje podniecenie przy silnym, decyzyjnym samcu. Dlatego, że jak jest silny, to ma pewnie dobre geny. Tak natura to urządziła. A jak ktoś jest niedecyzyjny, słaby, to ma kiepskie geny. Może kobieta udawać podniecenie. Są nawet środki zwilżające pochwę, żeby misio bogaty, brzydki dający sobie wejść na łeb, nałożyć sobie kalosza na łeb, e, myślał, że on ją tak podniecił. No, niestety, no, podnieca mężczyzna silny, zdecydowany taki, który nigdy w życiu nie odda swojej wolności i męskości za, za cipę, tak? Bo to jest warte szczerze 150 zł. Więc yy, sorry winę tu, no, ale yy, no, tak to wygląda. Wiem, że to jest niepopularny pogląd, wiem, że to jest wyszydzane, wiem, że wielu ludzi reaguje wręcz nienawiścią są zaślepieni z nienawiści. Dlaczego? To jest tak jak z tym jedzeniem mięsa, ilu ludzi się wpadło w furię, dlatego że wiedzą, że źle robią gdzieś w środku, ale sobie to przykryli jakąś kupą gruzu i teraz ja odgrzebuję ten gruz i, i trzeba powiedzieć, że jestem debilem nienormalnym i przestać mnie słuchać, bo każde słuchanie kojarzy się z, z odgrzebywaniem gruzu. No i tak to jest. Dlatego ci, którzy mówią kłamstwo, mają wielu ludzi, którzy są za nimi, a ci, którzy mówią prawdę, to no, nie mają zbyt wielu za sobą. I to jest właśnie te wielkie nieszczęście. Mniejsza z tym, nawyk. Wszystko w życiu jest nawykiem. Jeśli masz rodziców, wychowujesz się w otoczeniu, gdzie wszyscy narzekają tak dalej, to to przejmujesz, bo to się przejmuje od rodziców. I człowiek to tworzy nawyk, czy powtarza niezadowolenie? Widzi, że mama niezadowolona, że tu ze szkoły niezadowolona, tu ciągle z polityki, niezadowolenie, tu z pieniędzy. Dzieciak to po prostu przejmuje. Tworzysz nawyk bycia niezadowolonym, potem pytasz, jak zdobyć szczęście. I świat, obłudny, kłamliwy świat daje ci odpowiedź: Szczęście to kobieta i dzieci. No okej, okay, fa fajnie, mówisz, ten świat ma rację. za kochania, dziewczyna jest miła. Potem zaczyna ci dopierdalać, przypieprzać się o wszystko, bo za mało pieniędzy przynosisz. Dzieciak robi problemy albo jest chory na coś. Nie ma szczęścia. Było na początku, haj, zakochania trwa do dwóch lat, a potem mija. I oni ci mówią, że owszem, kobieta, dzieci dają szczęście, ale. Po prostu jesteś za wysoki, za niski, za mało, zarabiasz za dużo. No, dla pań to nigdy nie jest za dużo, zawsze jest za mało raczej. Ale zawsze ci mówią, że nie możesz być szczęśliwy, bo na przykład za mało pracujesz. No, jak pracujesz za dużo, no to wtedy za mało czasu z nią spędzasz. No, kurwa, zawsze jest, zawsze jest kobieta niezadowolona. No i tak to wygląda w życiu, drodzy panowie i panie. Dlatego. Szukanie igły w stogusiana, czyli wkurwienie na cokolwiek, to jest po prostu nawyk. Nawyk. Jak się wkurzasz na coś, myślisz o negatywnych rzeczach, po prostu nawykowo to sobie przypominasz. I teraz, jak zrobić, żeby człowiek był szczęśliwy? Świadczy, mówi, znajdź dziewczynę. Biały płotek, dziewczynka, chłopiec, blond, aniołki, tak. Ona zostanie dziwką, on zostanie, nie wiem. Będzie porywał dzieci, tak, i wykrawał z nich narządy, tak. Handel narządami, bardzo modne teraz. Nie no, żartuję oczywiście, może tak źle nie będzie. Ale no to szczęścia dać nie może, niestety. Może dać jakiś pewien rodzaj głębokiej satysfakcji, bo dzieci potrafią to dać. Nie wszystkim, ale potrafią. Natomiast no świat ci daje, tak. No, pójdź na mecz piłki nożnej, zrób to, tamto, a to jest wszystko bzdura. Bo szczęście, lekkość, taka radość z życia. To jest po prostu nawyk bycia szczęśliwym. Więc co powinieneś zrobić, jak masz nawyk bycia nieszczęśliwym, wyszukiwania wszędzie z tych miliardów, tryliardów informacji wokół ciebie, tylko tych negatywnych i wkurzania się na nie. Co musisz zrobić? Dokładnie to samo, gdy rzucasz palenie, picie, hazard, seksocholist, wszystkie inne nałogi. Więc co musisz zrobić? Musisz zaprzestać danego nawyku i robić coś wręcz przeciwnego. No w tym przypadku. Musisz sobie zrobić coś takiego, że przez 5 minut dziennie postanawiasz sobie wysiłkiem woli, przez 5 minut wyobrażasz sobie, co by było, gdybyś był szczęśliwy. No, sobie wyobrażasz. No, wygrywasz w lotka, poznajesz jakąś, nie wiem, super dziewczynę, tak? No, czujesz szczęście, tak? To jest niedobre, że wywołały to zewnętrzne okoliczności, ale na razie niech będzie. I obserwujesz ten stan. Pojawia się w tobie stan euforii, podniecenia szczęścia, i skupiasz się na nim. I coraz częściej sobie go próbujesz wyobrażać. Co się wtedy dzieje? Tworzy się nawyk. Jak często coś powtarzasz, co się robi? Nawyk. Automatyzm. Czyli coraz częściej sobie, zwłaszcza w chwilach smutku, próbujesz wyobrazić te szczęście. Czy będzie łatwo? Nie, będzie bardzo trudno, bo nawyk narzekanie, jest strasznie mocny i będzie wywalał te wszystkie pozytywne stany emocjonalne. No, ale to trzeba zrobić. Po prostu im częściej będziesz sobie wyobrażał ten stan szczęścia, który poczułeś, wyobrażając sobie, że na przykład w totkę trafiłeś, szóstkę, tym większy będzie nawyk rósł. Podejrzewam, że po paru latach wstajesz rano jesteś szczęśliwy. Potem jesteś szczęśliwy. O, włączę sobie kompas, szczęśliwy. O, pójdę sobie na dwór. O, szczęśliwy. O, do sklepu pójdę fajnie, może jakieś fajne będą rzeczy, szczęśliwy. O, jakoś tak dziwnie, fajnie. Nawyk będzie się sam cały czas uaktywniał. Czyli szczęścia nie da ci żadna religia, żaden związek, żadna nowa ideologia. Nic ci nie da szczęścia na zewnątrz. Żadne wykształcenie, żadne tytuły naukowe. To może dać ci pewne inne wartości, pewien respekt innych, no ale wiadomo, mówię o poważnych studiach. Matematyk, fizyk, naukowiec, nie jakiś tam marketing czy czy europejstyka, bo to bądź poważniej, tak. Ale szczęścia to nie da. Dlatego szczęście to jest nawyk. I jeśli byłeś wychowany w rodzinie, we wzorcach, gdzie wszyscy byli narzekali, tak, wszystko źle, wszystko niedobrze, a dlaczego ktoś, na przykład twoja mama czy tata, skupiali się na tym, że no, nie starcza pensji na coś, a nie skupiali się na tym, że w Afryce ktoś z głodu umiera? Przecież gdyby się skupili na, na Afryce, to w tym momencie to, że mogą coś zjeść, coś mogą sobie opiścić w kuchni, mogą raz w miesiącu gdzieś pójść do kina, nagle byłoby radosne, tak? No, ktoś powie, że wtedy się człowiek nie zmienia. To nie jest takie proste. Człowiek radosny też chce coś, dąży do jakiejś zmiany, tylko nie napędzane cierpieniem. Zresztą człowiek dąży do sukcesu, ciągle głodny, ciągle głodny, umieraj, co w życiu nie zaznał ani chwili szczęścia. A to co osiągnął, wszystko to oszczędzał, kisił. To jeszcze on będzie ostatnie oddechy robił w szpitalu pod jakimś respiratorem, już się będą napierdalali na pięści nad jego jeszcze oddychającym ciałem. Rodzina kto zabierze majątek i potem 20 lat sądzi kurde kto co ma dostać. No 20 to przesadziłem, ale z dychem może być. Więc na co te życie ten głód tak, oj, takie filmy motywacyjne? Ktoś tam płacze, będę miał sukces, będę miał sukces, chłopie, daj sobie spokój z tymi idiotyzmami mać. Chłopie, będę miał sukces i płaczę i głodny ciągle. Ty masz mieć coś z życia. Trochę szczęścia, radości, lekkości. Dlaczego masz nie dążyć do sukcesu? Jak ci jest lekko i radośnie? Może wtedy właśnie osiągniesz sukces. Ile masz lat? 20, 30, 40, jak ja już jestem z Gredem, 50, 60. Ile lat byłeś nieszczęśliwy, głodny sukcesu? Dało ci to sukces? Gówno ci dało, a nie sukces. Nic nie osiągnąłeś. A gdybyś był radosny, może byś coś robił z radością, z szacunkiem do tego. Nagle by ktoś chciał to kupić, to tak często jest. Zresztą, czy osiągniesz sukces finansowy, czy nie, ale ze wszystkiego będziesz się cieszył, będziesz radosny. Szczęście to jest trening. Jak się odprężać, jak być radosnym? Człowiek stworzył nawyk, tak jak ja mam nawyk paniki przez IBS. Ja mam po prostu nawyk. Ja to obserwowałem wielokrotnie. Mam po prostu nawyk, u mnie ta panika pojawia się odruchowo. Co powinienem zrobić? Jak najczęściej się odprężać. Dlaczego tego nie robię? Dlatego, że stres był tak duży i jest bardzo ciężko sprowadzać zmiany. Ale można. Ja sobie wymyśliłem, zrobiłem coś takiego, że od paru miesięcy trenuję odprężanie mięśni twarzy. Bo kiedyś czytałem, że 80% układu nerwowego to są mięśnie oczu. I sobie je odprężam. I umiem super odprężyć ryja. I teraz przechodzę powoli do szyi. I tutaj do barków. Bo już umiem odprężać na życzenie mięśni ryja. Czyli trzeba się odprężać. Im częściej masz nawyk odprężenia, tym częściej ten nawyk będzie ci wracał, 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 wracał. To jest jak z papierosami. Co chwila byś sobie zajarał. Tak samo jest z nawykiem odprężenia. Co chwila byś się odprężył. Tak. Wluzował. Zobaczę, chciało się odpręża, jakie było napięte. Puch, puszczają te wszystkie mięśnie. Puch, puszczają mięśnie dupy. Puszczasz głośnego, cuchnącego bąka. No ale to nie o takie odprężenie mnie chodzi. <laughs> nie chodzi, kurde. Z tego kanału w grach ja tam właśnie tak zaciągam czasami i tak właśnie mówię mnie, coś tam i tak dalej. To też nawyk. Też nie mogę za często tego powtarzać. Także, szanowni Państwo, zobaczcie, jakieś kulcy byki mi się włamały na konto GTA, boże mój co oni mi tam na tym koncie narobili może jakieś kredyty wzięli czy coś także tak, szanowni państwo oto i tajemnica szczęścia rozwiązana więc zamiast szukać, chodzić jak żebrak, usiądź wyobraź sobie fajne rzeczy i po prostu sobie cały czas jak najczęściej sobie odpalaj ten stan przypominaj sobie to w NLP kiedyś Boże, jak sobie wyobrażasz te szczęście to sobie zetnij dwa palce Możesz sobie jakiś symbol narysować albo wyobrazić mocno tak. Może być ten symbol Viri Fratres, czyli takie A z kółkiem. Wielce znaczące. Wczoraj wystąpiłem na kanale Marek. Gra w grę dwa razy w tej mojej koszulce wyświechtanej, bo w tym spałem. I możesz sobie taki symbol wyobrazić i tę radość. I sobie cały czas to wyobrażać, skażeć sobie z tym symbolem. Możesz sobie go potem na przykład narysować na dłoni na wewnętrznej stronie. I sobie spojrzysz i od razu odpali się ta reakcja. Tak samo zresztą to odpalanie reakcji stosuje się w wywoływaniu świadomych snów. Piszesz S na wewnętrznej stronie, S jak sławek na przykład. No ja to tego nie mogę zrobić, bo, bo mnie kurwica zaleje z wiadomych względów. Ale robisz S, patrzysz na to i zadajesz pytanie, czy to jest sen czy jawa. I próbujesz podskoczyć czy polecisz. Jeśli to będzie sen, polecisz do góry. Jeśli to jest jawa, no to niestety nigdzie nie polecisz. Dlatego nie, nie należy tego stosować, jak jesteś wieżowcą. Mówisz, o skoczę z wieżowca, czy to sen jest, czy jawa. I to o kurwa, lecisz, mówi, to była jednak jawa. Więc bardzo proszę z tym uważać. I w ten sposób po pewnym czasie wchodzi tak mocno w nawyk, że w czasie snu zaczynasz odtwarzać, patrzysz na, dło na dłoń, sen czy jawa, odpychasz się do góry, nagle lecisz, o kurwa, to jest sen. Na początku jest wtedy olbrzymie emocje, wybudzasz się, tak, oczywiście, ale zapamiętasz, jakie to było cudowne. Szanowni Państwo, to byłoby na tyle, ja trenuję nawyk coraz krótszych audycji, no i nawet nieźle idzie, bo prawie pół godziny zamiast godziny i ponad, także Szanowni Państwo, to by było tyle, zapraszam na streama, dzisiaj na streama, no i co? Życzę Państwu miłego dnia, odpoczywajcie, żebyście mieli być siłę na streamie, życzę Państwu miłego dnia, z Panem Dobrym Bogiem, jeśli istnieje, chłopdom, domu pozdrawiam serdecznie, przypominam, że w sklepie jest czteropak książek, można oszczędzić 156 zł, chyba, czyli niezłe pieniądze. Za 344 można mieć cztery najlepsze e-booki mojej pana Rotholca. Taki czteropak duchowy. Także, jak ktoś chce oszczędzić trochę kasy, a nie, a nie wydawać, to to tyle. Czyli w sumie państwu 156 zł dajemy. Oddawajcie. <laughs> dobre, dobre, dobry żart. Żart. Trzymajcie się i dzisiaj nagram co najmniej dwa gameplaye, gameplaye na kanale Marek Gra w grę. Pozdrawiam serdecznie, cześć.